Witam Was tutaj, cześć, cześć, znosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Natural Disaster i Mass Transit. Dzisiejszy odcinek jest przedostatnim odcinkiem z tego miasta. Tak? Jeśli nie wiecie dlaczego, to jest dosyć prosta odpowiedź. Dlatego, iż stwierdziliście w ankiecie, iż nie chcecie tego miasta już zobaczyć w żadnym kolejnym materiale. Pożartowałem. Chcecie zobaczyć destrukcję tego miasta. A destrukcją zawsze się kończy każdy koniec naszej mojej serii na moim kanale, od kiedy jest Natural Disasters. Także dzisiaj sobie zrobimy przegląd całego naszego miasta, a później w przeglądzie jeszcze dodamy sobie parę nowych rzeczy z Mass Transitu. Wszystko chciałbym zamknąć w ładnych 30 minutach. Odcinek z kompletnej destrukcji. Nie wiem, jestem przekonany jak będzie nagrany, albo to będzie live, co pewnie byście woleli, albo to niestety będzie zwykły odcinek ze względów na to, iż... A zresztą nie wiem. Prawdopodobnie odcinek się pojawi w ten sposób, iż będzie z destrukcji live'ik, natomiast wcześniej pojawi się odcinek z nowej serii, z nowego miasta, a to miasto dokończymy sobie, kiedy już wrócę normalnie do Warszawy i będę mógł swobodnie to zrobić. Dobrze, ponieważ jednak dotrzymujemy tradycji, że każdy koniec jest na live'ie, przechodzimy już sobie do miasta i tak, przejdźmy sobie do mapek. Poczekajcie, ja chcę zobaczyć najpierw do mapek. Ale tak, najpierw tak, z statków korzysta 18 osób. Nie jest to dużo, jak na 9 promów. A reszty my tutaj jeszcze nie włączaliśmy. Ciekawe, czekajcie, gdzie jest nasza... Kolej linowa. Mamy tylko mamy jedną kolej linową, z tego co pamiętam, tak? Czekajcie, wejdźmy sobie w mapkę. Kolej linowa raz. Tutaj ten niebieski sznureczek. Tak, i to tyle ogólnie. To może gdzieś jeszcze sobie kolejkę linową pociągniemy, ale to nie. Dobrze, zobaczmy jak ta nasza kolejka linowa. Pamiętam, że całkiem nieźle sobie radzi. Tak, tu jest 288 osób, czekajcie. Muszę to pokazać. Okej, okay, trochę osób idzie. Dobrze. Tutaj? 440. Tu 138. No tak, bo z stacją metra naprzeciwko. Naprzeciwko, co się podobnie z nimi. Tu jest 56 osób. No tak, trochę... Trzeba ciekawie. Jak właśnie widzieliście na samym czynnym obrazku, gra się rozwaliła. Ja już pisałem do Paradoksu z tym, że mi się gra coraz częściej zaczyna rozwalać od tego, aż się pojawił Mass Transit, ale mam nadzieję, że coś z tym zrobię, bo fajnie, że się pojawił Mass Transit, ale trochę tnie się ostatnio już ta gra. Także no dobra. No dobra, wróćmy do oglądania tego naszego... Gdzie się trzymaliśmy? Tutaj. Zmniejszy sobie czas. 64, tak, tutaj skończyliśmy i tu jest jeszcze do środka nasza kolejka, jedzie 88. Okej, okay, i tu idą z różnych ciekawych miejsc. Dobrze, jak z lotniska, w ogóle nie gadaj. Zobaczcie, pokazuje nam gdzie są linie lotnicze i tak, tu widzimy, że ten samolot na przykład leci. Ta linia jest trochę tutaj krzywo zrobiona i źle, ale możemy zobaczyć gdzie są linie lotnicze i jak samoloty stąd startują i odlatują. Co jest rzeczą fajną, czego nie było wcześniej i mi się bardzo podoba. Także, no dobra. Czekajcie, zobaczmy sobie trochę skąd i dokąd jeżdżą ludzie. Okej. Okay. No, tutaj tak zbytnio nie ma. Jako takiego chciałem zobaczyć, a tu będzie dużo. O tak. No a najwięcej to jest, jeżeli sobie wejdziemy w drogi i na przykład sobie podejrzymy taką autostradę. To zobaczcie ile tego tutaj jedzie, no po prostu masakra. Tu... Tu... No, no, no. Dobra, nie ekscytujmy się tym tak, bo mieliśmy sprawdzić. Dobra, przejdźmy sobie do mapek. Jak już... Elektryczność w naszym mieście jest całkiem niezła, więc jak będzie kataklizm, nie powinno być źle. Wykorzystanie zbiorników wodnych. Jeden by się jeszcze przydał. Naprawdę nasze miasto będzie podobdziło jeszcze jednym. Tu sobie to wyburzymy i tu sobie damy krematorium sobie z tego. Proszę bardzo. Tak, zbiorniki wodne. Możemy tu jeszcze jedno podrzucić. I naprawdę nie będzie z tym problemów. Jeżeli czegoś w naszym mieście nie ma zbyt dużo, to jest to służba do odpompowywania naszego miasta.
Na pewno jedna by się przydała gdzieś tu. Bo ona jest jedna na całe miasto, znaczy dwie lub trzy max na całe miasto. Bo on, a ich jest potrzebnych trochę więcej, bo jak nam trochę zleje, tak mamy 1, 2, 3, 4, oj, to już będzie dobrze, 5, 6. Dobrze, to tyle nam spokojnie wystarczy. Dalej. Opieka zdrowotna. To tak. Ogólnie jest dobrze, ale tu nic nie ma. Tu kompletnie nie ma nic. Więc ja tu sobie pozwolę postawić szpital. Tam jest też zajęty przez szkołę. No, to przemyślę sobie z góry. Dobra, to tu będzie lepiej. Tu jest jakiś kataklizm. Tu mogę postawić jakiś szpital. O, tu się też zmieścił szpital. To nie budżet. To im może trochę pomóc. A tak poza tym to są zdarzenia. Opieka zdrowotna, tu mi może być gorzej. Tak, tu jest parę krematoriów, ale nie zbyt dużo, więc tu sobie postawimy parę. Bo w cmentarzu to ja nie lubię wchodzić, bo nie trzeba je opróżniać w ogóle. Tutaj ścieżka, to podwórzne ścieżki. Dobra, tu będzie dużo krematoriów, to oni będą sobie jeździć po całym mieście i to ładnie rozwozić. Jakkolwiek to dobrze brzmi. Rozwozić. Znaczy zabierać. Dobrze, dalej, policja. Przestępczość jest dobrze i jest dużo też więzień. Także nie ma z tym problemów. Zadowolenie, tego nie wiem, czy to było to wcześniej. Znaczy było. Tylko może nie aż tak rozbudowane jak tutaj. Handel nie jest zadowolony. No dobra. Tak ogólnie jak się patrzy, to jest... Tutaj jest kicha, no tak, bo tu nie ma ludzi, to wiem. Populacja, no to jest dobrze, bo 50 osób przychodzi na tydzień. Transport, to da, coś się przejrzyjmy. Autobusy 947 osób. Tramwaje 2000 prawie. Metro 2500. Pociągi 738 osób. Statki, w sensie promy chyba. 35. Samoloty 39, taksówki 55. Kolej jednoszynowa, no to jeszcze na razie nic nie mamy. I kolej, o, to się ładnie rozwija. Kolej ta linowa, 149 osób już jest. No to dobrze. Na to ja liczę. Dobra, nie będę wychodzić. Hałas, no to ogólnie nasze miasto jest dosyć głośne, bo jest natężenie hałasu 54%. To jest dużo. Ale no nie mamy jeszcze Green Cities, nie możemy tego jakoś tych specjalnie stref tutaj budować, więc... Z tego co pamiętam, tak, chyba nieużywane drogi to już nie mają hałasu. O, zobaczcie. Tu jest na przykład cisza, nic nie jedzie. A przy drogach chyba też tak powinno być. Tak, tak, zobaczcie, tutaj jest cicho, tu jest głośno. No dobra, tak. Dalej, złożono dane, to wykorzystaliśmy, trochę ropy pociągnęliśmy, ale... Nie, ropy nie ciągnęliśmy. Nie, tu ogólnie się dużo nie działo. Zanieczyszczenia na to prawie w ogóle nie ma. Wartość gruntu też nie jest jakaś wystrzałowa, bo parku w ogóle nie budowałem. Dzielnice, no to tam... Czy nie mają dzielnicy? Co jest? Nazwa dla dzielnicy przed zniszczeniem. Czemu nie mają dzielnicy? Dość duża grupa ludzi, którzy nie mają dzielnicy. Oj. Co to ma być? Dobra, dalej. I jesteśmy już trochę na dużym minusie nawet. Więc, dobra. Natężenie ruchu drogowego, to tak, jedyne miejsce, gdzie się można czepnąć, to tu. Ale tu możemy to... Nie tym. Łatwo rozwiązać, usuwając tu wszędzie sygnał, gdzie ci świetną. I to naprawdę bardzo przyspieszy nam ruch. Zaczynając od tych... Gdzie jeszcze? Tych... Tu już wyłączyłem. Tu nie ma. I tu też nie ma. To im naprawdę bardzo usprawni i możemy zobaczyć pod koniec odcinka, jak to im idzie, bo już powinno być lepiej. Tu jest jeszcze było wszystko, tu jest, nie wiem, czemu są światła. Ogólnie mogłem tak przejechać przez całe miasto i wszędzie po prostu tak na zawsze, ale to prawie zawsze robi kolki. Dlatego ja po prostu je zaraz na przykład tutaj wyłączam wszędzie. Tu już na przykład zostało wyłączone kompletnie. Tu dalej. I zobaczcie, tutaj po wyłączeniu i zastosowaniu funkcji start-stop, w sensie, że stopy i starty po włączałem, naprawdę całkiem nieźle to je kursuje, czekajcie, zobaczcie.
Już to nie jest aż tak czerwone, jak było wcześniej. Tu można jeszcze... Nie, nie tu. Powyłączać światła i będzie jeszcze lepiej. Właśnie, czy tutaj gdzieś są światła? Tu są światła. Oj, oj. Nowy kawałek ziemi. Widzicie, tutaj nawet nie kupiliśmy wszystkich kawałków ziemi, bo to... Bo ja się nie spodziewałem mass transitu po prostu w takim momencie. Dlatego tutaj miasto jest jeszcze do dopracowania, jakby co. Tu jest kolekt nawojowy, ale tu z nim nic nie da się zrobić, niestety. I tego będę też unikać. Po prostu nie będzie aż tak bardzo wcisnąć w jeden szybek transportu, bo jest ich więcej. Dobrze, gdzie jest jeszcze tak kiepsko? Tu. I tu możemy to naprawić, wyłączając tą sygnał. Jest świetną. Tą też można wyłączyć. Tutaj jest jakiś mega przystanek, bo zaczęli tu jest ludzi. Geologists predict that a sinkhole could strike at any minute. Residents should take precautionary measures. Chyba dalej. Korki, to tak, tu jest trochę czerwono. Tu jest czerwono, ale to z tym dałoby się poradzić, gdybyśmy... Nawet mogę teraz. Przelecieć trzeba byłoby to wszystko i wyłączyć sygnalizację. Ale jeszcze jedną opcją, która by wystarczyło zrobić to po prostu... Czy to nie? Drogi pousuwać, żeby nie były aż tak często przecinające się. No tutaj to po prostu jest wjazd i wyjazd, to co dużo mówić. Węzeł tutaj, który mamy, to bardzo, ale to bardzo nam poprawi sytuację, więc co tu dużo mówić. Lepiej nic nie mówić. To tak, tutaj jest węzeł, tu jeszcze można go właśnie odswobodzić, jak teraz to wcisnąłem tym parę przycisków. Tu jest korek i ja dlatego pojęcia nie wiem dlaczego. Tutaj jest nam głupie jest City Skylines i ja nie mam innego wytłumaczenia. Zapadlisko. A, tutaj. To tutaj nie ma problemu. Czekajcie, gdzie to było, że nam głupie jest? A sinkhole has occurred somewhere in the city. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. Przepraszam, tutaj, a, tutaj. Dobra, to ja mogę tu zwiększyć drogę do 4 pasów. I może to pomoże, a tu zwęzić to do 2. Bo jak już jest więcej tych autostrad, to można się bardziej tym pobawić. Ale ja tu mówię, nie będę się teraz tym bawić, bo dla mnie teraz nie ma najmniejszego sensu, skoro tutaj już nas nie będzie. Tu można powiększyć. Na przykład. Na przykład. Tu zwęzić. Tu by się przydał większy, ale nie wiem, czy mój jest pojedynczy taki. I tutaj też taki. No. I tej może by to trochę oswobodziło. Ale no nie wiem. A, tu wiem jeszcze czemu jest problem. Ja im dałem hastopa, ale dokładnie. Bo mi tutaj bardzo korki tworzyli. Dobra, dalej. A ogólnie miasto jest na dosyć ładnym poziomie ataku korku. Tu się zaczyna trochę powoli korkować, ale tu wystarczy sygnalizację świetną dobrze poustawiać i by było bez problemu. Tu jest kolejne miejsce, gdzie światła są kompletnie zbędne. Teraz zobaczcie, wszyscy ruszą. Przyspieszmy ten czas. I to się kompletnie nam rozładuje. Zaraz tutaj już nie będzie czerwone. Dobrze, dalej. To jest import. To będzie eksport, to będzie przemysł. No i turystyka, to gdzie po niektórzy. Dalej, bo ja tu chciałem jeszcze trochę transportu dzisiaj pokręcić. Wiatr. Dobrze. Odpady. Całkiem. Status spalania nie jest najlepszy. No to jeżeli jest ze śmieciami jest problem, to możemy sobie rozbudować po prostu nasze tutaj centrum. Tutaj jest prawie, że w centrum miasta, ale jednak nie jest jakoś strasznie. Ma tutaj własną tą autostradę, która miała być trochę do innych celów, miało być to miasto. Kiedyś mieliśmy to po prostu wyburzyć, ale już tak zostało, więc nie będziemy tutaj z tym marudzić, kręcić. Dalej, ryzyko pożarowe. Tak, tu gdzie ludzie mieszkają, to nie ma problemu, bo lasy też są zapewnione. Tutaj jest problem. To można postawić to i będzie... Proszę bardzo. I tutaj jest problem, bo tu nie ma straży pożarnej w ogóle w okolicy. Ale tak poza tym to nie ma, nie mam problemu. Tu może być trochę problemem, bo tutaj jest trochę kiepsko z wystarczeniem tutaj czegokolwiek. Tu możemy postawić tą małą. I to im powinno całkowicie wystarczyć. Dobra, dalej. Poziomy. No to ogólnie większość będzie na dużych poziomach. Bo nic tutaj jest, już nie rozbudowywaliśmy. Edukacja, tak. Szkoła podstawowa jest na poziomie dobrym, ale jeszcze jakbyśmy postawili jedną, nie będą nam marudzić ludzie. Szkoła średnia jest też na dobrym poziomie, chociaż sądzę, że jedna by się tu przydała, na przykład tu.
Uniwersytety, no to tutaj jest wszystko wywalone w kosmos. Co prawda do uniwersytetów mogę im tutaj jeszcze wydział. No, tu trochę jest tej edukacji. No dobra, to tak, tutaj jest dobrze. Wypoczynek, no to tutaj to nie będzie wypoczynku zbytnio. Teren, to tu trochę robiliśmy sobie górki, a tak poza tym to tu sobie zrobiliśmy sztuczne i bardziej jezioro, tu wyprofilowaliśmy sobie do statków, ale tak poza tym to nic dużo. Ogrzewania nie robiliśmy w naszym mieście. I tak, ewakuacja. Mamy ewakuację w naszym mieście, co nie? To jest, jak to, czy może mi się to przełączyło samowolnie? Ewakuacja jest w naszym mieście, ale ja bym jeszcze zainwestował. Na przykład, po pierwsze, bym zainwestował tutaj w duży schron. Bo mi, ja sądzę, że go tu brakuje dla tych ludzi. Nie wiem, czy duży schron to nie jest lekka przesada, ale sądzę, że byłoby to nawet dla nich wskazane, oni by się cieszyli. I tak, tu sobie puścimy taki busik mały. On tu sobie będzie jechać. Tu sobie zbierze ludzi. I tu będzie już wracać. Tak? Tu, tu i tu. I to po prostu przed naszą tą kompletną rozwałką sobie zbierzemy ludzi. Zobaczymy, jaki mieliśmy dokładnie system ewakuacji. Bo tutaj nie, tutaj już nie ma zbytnio ludzi. Tu jest mały schron, jakby coś dla kogoś. Tak? Bo czekajcie. Tu jest, jest, jest. Tu gdzie ludzie są, to jest ich dużo. To prawda, nie jestem przekonany, czy tutaj nie powinno być jeszcze jednego. Chociaż tu jest naprawdę dużo ludzi. Takie, pokaż mi, dla dzielnicy ma na przykład. Zapomniałem, że to się zmieniło. Ta dzielnica ma, no nie, ta dzielnica ma 2000, okej, okay, a ta 3. No to nie, to jak tak to wygląda, to nie, to nie będzie już potrzebne tutaj. Tutaj nie wiem, czy w tych małych, no najwyżej ktoś nie przeżyje, trudno. Dalej, drogi i stan. Stan dróg jest polepszony, bo chyba poza odcinkiem trochę podbudowałem, chociaż nie jest najlepiej tutaj. I tu po prostu możemy sobie, w ogóle musimy tak spieszyć się, dostawić zwykły ten budynek. W ogóle w przyszłym sezonie naszego City Skyline naprawdę bym chciał popracować na tych podwójnych, tylko tych drogach, bo one mi się bardzo spodobały. Można nimi robić ciekawe połączenia w ogóle tej między różnymi rzeczami. Także mam nadzieję, że na przykład tutaj można byłoby wykorzystać je. I to nam by tu przyspieszyło. Tutaj nie, bo tutaj są budynki. Ale to jako takie drogi w środku miasta można wykorzystać, aby przyspieszyło ludziom życie. Na przykład tutaj można też usunąć już tych i tu im dalszy przy wyjazd. Tutaj nie można zbytnio nigdy wcisnąć tego, bo są pełne, jest pełno przemysłu wszędzie. Ale jakbym znalazł gdzieś jakieś fajne miejsce, gdyby to dało się ładnie wykorzystać. Tu jest węzeł kolejowy, który się po prostu zamknął. Nic nie zrobię. Na przykład tutaj. Tak tu sobie po prostu pociągnąć drogę autostrada, ekspres, autostrada, to jest chyba autostrada. Tu sobie zrobić ten mostek, co mi się też podobają. I tu sobie zrobić zakręt. Tu już może być bez wyciszaczy nawet. I dotąd. I wiecie, jakby to mi teraz przyspieszyło tutaj przemysł stąd? Bo oni mają tutaj jedną wielką, o już zaczęli z niej korzystać, jedną wielką autostradę po środku, ona nie jest duża, więc mogą z niej łatwo korzystać i drogi. Zobaczcie, ile już z tego korzysta. A to tylko teraz właśnie w tej krótkiej chwili postawiłem. Także no, mam nadzieję, że to im się spodoba. Tutaj chyba też rozwaliliśmy, więc ja tutaj to przywrócę tak jak było wcześniej, bo tutaj to już nie ma aż takiego znaczenia. Ale, że warto, warto. Dobra, dalej, bo chciałbym jeszcze do tego dojść. Jeszcze timelapse trzeba zrobić, kurczę. Zakres radia, tak, nad radiem jeszcze zaraz postawimy. Wykrywanie katastrof jest dobre poza miejscami, gdzie to jest potrzebne. I zniszczenia na to nie ma. Dobrze, to teraz przejdziemy dotąd. I tak. Ci mają siedzibę, mają, w różnych miejscach mają. Mają. Tu sobie postawimy jeszcze jednych. Co nie, żeby byli. Dalej. Tu jest trochę problem z radiem.
mają radio, ale nie jest to jakoś strasznie, bo tu dużo będzie. I sądzę, że jak do dachu dostawimy, to nie będzie z tym problemu. Tutaj nie trzeba nic kręcić. Tu w ogóle postawimy sobie duży maszt. To wy nie, może nie widzieliście tego chyba. Dalej, czujnik sejsmiczny, możemy go tutaj docisnąć. Bo tak poza tym to tak nie, tutaj też nie ma problemów. Boje są z tego, tutaj może nie ma. Ale tutaj pamiętam, że gdzieś tam. A nie, tutaj nie było. Ale sądzę, że jeżeli sobie takie teraz poustawiam, no bo tutaj widzę, że jest ich trochę, ale tutaj już jest miasto, to powinno być nieźle. Tu nie widzę żadnych problemów większych. Helikoptery. No właśnie, to tym już nie będziemy się tak kręcić tym bardzo. Lecz jakiś telefon dzwoni. Chyba nie, tam was gdzieś. I tak, rzecz, którą chciałem teraz na pewno zbudować. Handel chce się odbudowywać, więc damy handlowi małą część tutaj. Z tyłu, zaraz się dowiecie zresztą, o co mi tutaj chodzi. Takie małe. Cicho! Nie odbiorę. To nie jest nawet mój telefon. Tu sobie zrobimy taką małą strefę. W sensie, że tu, tu i tu. Do tych dociągniemy sobie autostradę. Ja to mam tak dzwonić. Dobra. No i stąd sobie pociągniemy autostradę. Tu sobie mogę wpuścić na ten dół. Tu. I tu wyjdziesz. Tu do góry. Tak. I tutaj te nasze tradycyjne zjazdy i wjazdy. Czyli to tak było. To będzie tak. Tu musi być zjazd. Dawaj, wczepię się. I tu... Nie, to musi być bardziej odjazdowe. Odjazdowe. I to tu, tak. Okej, dobra. No i mamy taki węzełek mały. Tu teraz dajemy handel, żeby się rozbudowywał. Taka mała dzielnica tutaj na skraju mapy. Ona będzie ściśle turystyczna. Jakiś monumencik mały bym tu wrzucił. O, na przykład coś takiego. Aby chcieli się tutaj budować. No i woda. Woda i prąd. Wodę sobie tak załatwimy. I po prostu pociągniemy do, od tych. A prąd... To prąd to nie wiem. Prąd to trzeba już pociągnąć. Dobra, to dobrze. I mamy prąd i wodę i wszystko. I teraz tak, ich łączymy komunikacyjnie, ale głównie tylko z tych nowych rzeczy. Więc... kolejkę górską, to mogliście się spodziewać, że ja tutaj wcisnę. To był jeden z głównych rzeczy, którą chciałem tutaj wcisnąć. No i tak, no i on tutaj będzie. Bo tu są góry! I o to mi tu chodziło. Żeby w końcu myśmy mieli prawdziwą kolejkę górską. Może nie aż na szczyt, żeby jechało. Ale żeby chociaż tak tutaj sobie trochę jechało. Po tych naszych górach. Pseudo góry, bo to przecież nie są góry, to są nasze, my je stworzyliśmy. I ta kolejka, domyślam się, że będzie jej trasa naprawdę długotrwała, ale dla samych widoków to sądzę, że parę dziwnych osób się tu znajdzie. Dalej, to jest tak, znajdźmy sobie gdzieś stację metra. Stacja metra jest tutaj. Idealnie. Idealnie, tylko trzeba to wcisnąć teraz. Wcisnęliśmy nawet naszą stację. Tutaj ci sobie odjeżdżają do góry. Dobra, i teraz tak, musimy znaleźć drugi koniec. A, i nawet widzę, że się połączyli górne. Górnie. Dobrze, no i tak, ci się tu dalej, kolejkę jednoszynową, bo my tu jej w ogóle nie mamy w naszym mieście. Ja bym sobie chciał to zrobić. Dobrze, ci są połączeni. Tak, są połączeni, czyli teraz wagoniki wyjadam. O, już wyjeżdżają. Tak, kolejka jednoszynowa. Możemy sobie, czekajcie, wciśniemy ją sobie tutaj w drodze. Tą stacją. O, o, o. Strasznie to trudno ustawić, żeby było dobrze. Prosta? Prosta. Dobra. I teraz tak, byście tu wybudowaliście ładnie.
Tak, i tutaj ludzie mają mieszkać. Okej. Okay. Przestańcie się poprzestawiają, więc nie ma co rządzić. Chwila. Tutaj jesteśmy. Tak, to ulepszymy sobie i to ulepszymy. Tak, oni tu sobie jedną jechać, tutaj ma jakiegoś strasznie dużego duchu. To może być. Tak. No dobra, i gdzieś tutaj sobie wstawimy stację drugą. No, nawet widzę, że będzie chciał wejść tu, gdzie nie chciał to wrzucić. Tak, ja tutaj tak kręcę tym, widzicie, że to tak podskakuje, a to do tego, że trudno to tak wstawić tam, gdzie ja bym to chciał. Przemysł by się chciał rozbudowywać, ale my z tego już nie rozbudujemy zbytnio. Możemy im dać tylko tutaj trochę miejsca i tyle. Tu. Dobrze, tu jest kolejna stacja maglewów. I tak, stąd trzeba zrobić wyjazd. Jeśli dobrze pamiętam, da się tutaj wpuścić. Dobrze. Padnie? No, nie wiem. To jest najjezdny wyjazd, chwila. To nie tak miało wyglądać. Dobra. I stąd, i tak. Normalnie wiem, gdybyśmy to zrobili tradycyjnie, ale już to jest ostatni odcinek, to ja puszczę podwójne trasy, czyli jedna będzie jedna, są to dwie jedne szynówki, czyli jedna dojedzie z jednej strony, a druga z drugiej strony. Tak? Ale ciekawe to wygląda, zobaczcie, jedna szyna, bo tu jest kompletnie jedna szyna. Ale jaja. Czekajcie, trzeba wyłączyć to niepomocne ciało, on może pomaga tutaj zbytnio. Dobra, i tak, i stąd sobie zrobimy. To tak dziwnie skręca. A to tu sobie zrobimy. I tak, tu widzę, że są te kable. Z kablami nie będziemy walczyć. Kable nam tu są potrzebne. O, możemy zrobić symulację, że ci sobie przyjadą dookoła tych. Tu będą sterowce startować, więc musimy sobie tutaj wystawić miejsce. I normalnie, gdyby nie to, że jest deszcz, to byśmy sobie puścili te fish do góry, ale nie widzę nic. Okej, dobra, tu chciał wejść. Dobra, łopanie, co tu za góra jest? Dobra, tutaj jedziesz. Do góry. To jest kolejka będzie do tego górska. Okej, widzę, że już przeszedliśmy, bo jesteśmy. Czekaj, co to było? Hara chciał przyciąć górę, no. Na pewno. Okej, tak. Wycinasz górę i jedziesz. Dobra, może być. Ale kolejka. Nie, taką tyłem się przejechał, wiecie co? Co jak co? Można dużo mówić, ale to jest niezła. Dobra, ale tutaj to już nie będziemy chyba jechać aż tak do góry. Tylko zaraz gdzieś tu spuścimy, bo... Można kręcić, ale... Ale już tutaj nie chcę. Bo trzeba byłoby teraz nad tym przejść, a tu nie jest takie łatwe. Tu było coś. Jest. No tak, było, ale teraz to już... Było, minęło. Nie. Ludzie, wracamy. Wracamy na dół, na ziemię. 29 minut. Nawet dzisiejszy odcinek może być trochę dłuższy. Mogę go wrzucać trochę nawet dłużej. Wow! I co? I teraz na górę? Obeszliśmy was z gra. O. Dobra. I stąd już będzie zjazd w dół. Chyba. Chyba, że nie będą chcieli.
Kurczę, nie, tym to się aż zaraz przejedziemy. Jak już to puszczę, to trzeba będzie, no. Nie ma innej możliwości. Ja to nie kształt. Tu już tak zjeżdżamy w dół. Powoli, aczkolwiek nie chce nam tak jeszcze ładnie zjeżdżać. No i wagoniki tu widzę, że ładnie jeżdżą. Gdzie jest nasz finish? A, tu sobie podjedziemy pod górę, bo nie chcę mi się tego rozwalać. No nie, że szybko będą tam jeszcze jeździć, to już w ogóle będzie po prostu beztroska jazda. Dobra, tu jest ładnie, ale jeszcze tą jedną szynówkę byśmy gdzieś pociągnęli. Czekajcie. Gdzie? Wiem gdzie, do naszego hubu. I na tym skończymy. Tu jest nawet miejsce, specjalnie na to było przygotowane. Chyba nie. Ale mniejsza z tym. Tu jeszcze stacje. Tu będę jeszcze wcisnął. Tak? Dobra. I teraz wystarczy to wszystko tylko ze sobą popodłączać. Tylko. Tak tylko. Jedna mi się nie podoba, to, że trzeba będzie to wyburzyć. Nie, ja nie chcę wyburzyć. O! Może być w ten jakiś dziwny sposób, to jest tym dziwnym zakrętem chyba, tak. Okej, okay, dobra. I tak, tu jest duża droga, co prawda. Dobra, nie, tu jest duża droga, niestety zostanie duża droga. To tak, to może być. I tu sobie zjedziemy w... Wjedziemy w tą drogę. Tak, już objaśniam. A mianowicie, jak widzicie, ulepszyłem właśnie tą drogę i możemy teraz wjeżdżać. Takie i pociąg nasz jedzie dalej, co nie? Dobra. To będę mogę tego ulepszyć? No. Szybko, bo tu jeszcze nie ma, to ja na pewno dzisiaj zdobyć z dzisiejszego odcinka, bo tu się zbyt dużo dzieje, fajne rzeczy. Tu bym puścił, ale tu nikt nie dojedzie. To tutaj. Tu. 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 Czekaj, tu trzeba zrobić stację, bo tu są promy. A do promów to my jeszcze nie mieliśmy żadnego podłączenia. Ogólnie w dzisiejszym odcinku nic promami nie robiliśmy. My nawet się nie dziwi, bo w ostatnim odcinku to było naprawdę bardzo rozwinięte, ale sądzę, że dzisiaj też trochę by się nie przydało. Stąd. Czemu nie chcesz? Prosi. Okej, okay, chyba nie aż tak gwałtownie, chwila. Czy tak pójdziesz? Nie chcesz pójść, okej. Okay. Czy tak pójdziesz? Pójdziesz. Czy stąd teraz pójdzie? Nie pójdzie. Czemu? No, teraz ty nie pójdziesz. No kur... Podobno, proszę mi to wytłumaczyć. Wypadł, droga! Mam ciebie dosyć. Robisz problemy. Dobra, i stąd będę sobie kolejkę. Oni będą jechać górą. Oni jak nic, tu zaraz zobaczycie. Będą jechać górą nad tym wszystkim, bo tutaj jest trochę tych węzłów. Dobra, oni muszą na... Tu może tak być, ale musimy sobie zakręcić. Taki, a nie inny sposób, by mi się to spodobało. Dobra. Czekaj. Właśnie. Okej, okay, dotąd. I tak, stąd. Zakręt tu. Stąd. Zakręt tu. Tu się łączy i...
Tu się łączy i to musi przejechać. A, to se przejedziesz, dobra. I stąd połączenie z tym. Tsunami, patrzcie, no ładnie. Mamy dzisiaj zwykły odcinek, dobra. Chwila, zwolnijmy czas, bo tsunami nie jest na to przygotowany dzisiaj. Tu już widzę stację, dobra, podłączone. I teraz stąd tylko wystarczy przejechać nad tym wszystkim, a to nie będzie trudne. Bo to jak co, ale kolej jednoszynowa jest bardzo przyjazna, jeżeli właśnie o to chodzi. No i czekajcie, co mamy stąd tutaj? Łopanie, co to jest? To naprawdę może trochę nam zrobić szkody. Ścieki nam będą płynąć, kurczę, w naszą stronę. Nie. Co to nie. Dobra, puszczamy naszą kolejkę. Tak, co nam jeszcze zostawi na kolejny odcinek? Chyba, że nam się nie uda. Stąd jedzie pociąg tu. Cicho, że nowy kawałek ziemi to nie interesuje teraz. Później idziesz tu, przez tę stację. Tu jest dosyć długi odcinek bez niczego, ale trudno. Tu, do tej dzielnicy, tutaj naprawdę 221 osób korzysta z kolei naszej. Wow, nieźle. Tu. Ej, to jest... Dobra, w nowym mieście zobowiązuję się do tego, iż zrobimy kolejkę grawitacyjną z kolei jednoszynowej. Może nie będzie dużo osób z niej korzystać, ale kolejkę grawitacyjną po prostu aż się prosi, bo tutaj można robić takie triki z tymi pociągami, że nie, będzie na pewno się działo. Dobra, to mamy. I jeszcze, aby nie było, że w ogóle nie było, to sterowce sobie tutaj załatwimy. W sensie tu. Baza sterowców by się przydała. Myślę, że to nie by się dało, a musi być. Było. Jest, dobra. Mamy bazę sterowców. Czy tutaj jest woda? Tu nie ma oczywiście wody, ani prądu. Na prąd sobie też podciągniemy. Także zapowiada się naprawdę kolejna seria. Już jestem ciekawy, już jestem naprawdę bardzo podekscytowany tym, jak co tu się stanie, co będzie się działo, bo jest tyle możliwości teraz. Tak, ja sobie sterowców tak pozostawiam, żeby latały nad naszym całym miastem. Czyli ogólnie poustawiam sobie parę przystanków. Tu bym gdzieś się wcisnął. Tylko gdzie? No właśnie. O, tutaj są pociągi. Tylko tu jest tego. Tu weszło. Dobra. Tu było miejsce przygotowane do sterowców. Teraz je montujemy. Tu sobie przelecisz. Tu by się też przydało. Tutaj przy tym stadionie. O kurczę, prądu nie ma. Czemu tu nie ma prądu? Czekaj. Czemu tu nie ma prądu? Odcięliśmy ich, tak, już zapomniałem o tym. Podczas budowy ich odcięliśmy. Dobra. I teraz tylko trzeba wszystko podłączać do timelapse. Dobrze, także lecimy z krótkim timelapsem, w którym będę robić te linie sterowcowe. I mam od razu dla was informację. Live'ik z końcem naszego tutaj oto pięknego miasteczka odbędzie się w czwartek, w najbliższy czwartek o godzinie pewnie coś koło 18. Godzinę wam jeszcze powiem, ogólnie przed tym odcinkiem, czyli jakoś pewnie w czwartek rano czy coś takiego, czy w środę, to jeszcze się pojawi oczywiście materiał, w którym wam będę o tym mówić, dokładnie o godzinie i co i jak. Natomiast teraz tylko tego jakby coś mówię. No i co tu dużo mówić, odcinek nagrywam dosyć już dawno. Teraz u mnie godzina jest 1:50, bardzo fajnie. No i teraz musimy podłączyć sobie te wszystkie linie sterowcowe, aby jeździło, widzicie, to jest tempo, już wiecie, na moim zegarku jest godzina, że to trwa ten odcinek. Dobra, lecimy. Dobrze, witam was tutaj z powrotem. Specjalnie dla was czekałem, tu prądu brakowało, bo nie podciąłem. I zobaczcie, tak, fala nasza tsunami idzie do nas. Czas jest na bardzo szybki, więc ona naprawdę płynie do nas. Ale mam nadzieję, że sterowce wypływają. O kurczę.
Dobrze, no to nie. Falę tsunami zobaczymy w tym materiale, bo jeżeli mam zrobić jakikolwiek timelapse... A nie, po prostu sobie zapiszę. Dobrze, to czekajcie. Ja na waszych oczach teraz, proszę bardzo, zapisuję grę. No, wam to może trochę przyspieszę. To jest New Avizon City. Gramy. Bo nie chcę, żeby... Chcę, żebyśmy mieli tsunami w kolejnym odcinku. A teraz trochę zrobię jeszcze filmików takich... Może z... jak już nas zatapia tsunami, ale wy nie będziecie tego widzieć. Tak to jakoś sprytnie zrobię. Taki przynajmniej mam pomysł. Dobrze, zapisałem. I tak. Sterowce wylatują, co nie? Po kolei. W dwóch różnych kierunkach. Co tu się spaliło? Mówili, że w sumie coś się pali, ale... Ale... Dlaczego? Tak, ja nie wrzuciłem. 7 osób. Ktoś tam nie jeździ ten. Studowiec, czekajcie, studowiec. Pokaż mi linię. Ile na całej linii jeździ? 35 jest zaplanowanych. To całkiem dużo. A widzę, że już jest trochę oczekujący. Okej, ty nie masz wody. To ja ci wodę podciągnę. Dobra, ale nie o to mi chodziło. Czekajcie, musimy sobie znaleźć naszą kolejkę grawitacyjną, co nie? Jest pociąg. Ile jest tutaj? Czekajcie, zobaczmy ile tu jest. Czekaj, bo i tak on nie ruszył. Wow, dużo osób nawet tutaj czeka. 35 osób tutaj. Jedna tu. Chwila, co? Nie, chcę zmienić. Lock eyes with the lemur. Aha, jednocześnie klikamy tu i tu, ale fajnie. Dobra. No to ogólnie całkiem. Fala, cicho. Wiem, że niszczy miasto. Dobra. Jedziemy sobie. No i mamy tutaj też bardzo kolejkę jednoszynową. Muszę mówić. Jeden z swoich strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie górę. No i do zobaczenia. Tam są sterowce, lecą. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Mam nadzieję, że głosowaliście wam się, więc mniej więcej wiecie co i kiedy, jaki będzie scenariusz. Jest scenariusz, nowa mapa. Kolejny odcinek będzie z nowej mapy, a później będzie destrukcja tego miasta na live z zapowiedzią oczywiście. Nie wiem, jeszcze prawdopodobnie jakoś w weekend za tydzień lub w trakcie tygodnia. Dobrze, jest scenariusz. Dziękuję za dzisiejszy odcinek jeszcze raz. Jeśli on się podobał, zostawcie górę. Jeśli nie chcecie przegapić tego oto zniszczenia i w ogóle nowych materiałów na moim kanale, zasubskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i to jest kolejka grawitacyjna, co tu dużo mówić. Jeszcze te wagoniki. Cześć!